Jak się wam biegło? Fajnie. Jak to zrobiłaś? No, jesteś który? Pierwszy czy drugi? Drugi. Drugi, czyli pierwszy. Tak. To duży sukces. Ty się jakoś przygotowywałeś. Ja widzę, że ty się przygotowywałeś do tego biegu długo. Tak. No. Ale dinozaur pomógł, jesteś pierwszy. Cieszysz się? Tak. No i bardzo dobrze. A drugie miejsce? Też fajne. Tak. Też się przygotowywałeś do biegu? Tak. Dużo biegasz? Tak. Będziesz biegał? Tak. No i super. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Mama dumna? Bardzo dumna. Jak się biegło? Dobrze. Jak ty to zrobiłaś? No pierwsza jesteś. Gratulujemy ci ogromnie. Dziękuję. Ty jakoś ćwiczyłaś? Z mamą biegasz? Nie. Nie biega z mamą? Nie. No to czemu akurat tak się zdecydowałyście wziąć udział? W tym roku brałyśmy i zajęła drugie miejsce, w tym roku udało się, zajęła pierwsze miejsce. W sobotę 22 czerwca na boisku LKS Pogórze odbył się 35. Kros Świętojański. W tegorocznym biegu wzięło udział ponad 200 zawodników i zawodniczek. Przed biegiem głównym odbyły się biegi mini-krosu dziewcząt na trasie 1,7 km i małego krosu chłopców na trasie 3,7 km. Nie zabrakło również biegów dziecięcych oraz marszu z kijami. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Antosia Kraszewska, Paweł Zeligman i Tomasz Pająk. Rozumiem, że panowie się przymierzają do biegów w Krosie Świętojańskim. W tym roku się chyba już nie uda, chociaż no nie wiem, może na koniec? Myślę, że w najbliższych 5 latach powinno się udać. Tak, panie sołtysie? Tak, tylko zapomniałem strój, bo mam taki strój galowy, także po prostu to bardziej mi się tak, w tym roku raczej nie. Treningi rozpoczęliśmy, chodzimy, przyglądamy się, patrzymy się, techniki się uczymy. I za 5 lat, jak wystartujecie, to ja rozumiem, że pierwsze miejsce będzie jak nic. Od razu we wszystkich kategoriach. Najważniejsze postanowienia, także zaczynamy od tego roku. Czyli ja rozumiem, postanowienie od tego roku, przygotowania od następnego, to trzeba sobie dozować, to za dużo nie może być naraz. No nie, bo to mogłoby się w naszym wieku źle skończyć. Ale proszę nas kontrolować i pilnować, żebyśmy to kontynuowali, żebyśmy skończyli za 5 lat. Prosimy o doping. Oczywiście, ja myślę, że wszyscy będą dopingować. Kros Świętojański w tym roku po raz 35. To już taki bieg, który na stałe się tutaj wpisał w Pogórzu. Wszyscy wiedzą o nim i chętnie przyjeżdżają. Tak, to jest fantastyczna inicjatywa. Mówię, tu są wszyscy wygrani, bo ci, którzy rozpoczęli bieg, to walczą czasami ze sobą, ze swoimi, powiedzmy, jakimiś słabościami i tak dalej. I każdy jest wygranym. Na mecie dla mnie jest każdy wygranym. Propagujemy ten zdrowy styl życia, że to wszyscy, że to rodzinnie, że to ci młodsi i starsi tutaj w Pogórzu mogą brać udział w tym biegu. I to jest cudowne, tak. Całe rodziny, od wnuków w zasadzie, po dziadków, w zasadzie w każdej kategorii. Także wspaniała inicjatywa i chciałbym podziękować tu wszystkim tym społecznikom z Pogórza, którzy po prostu organizują to co roku, bo to jest mnóstwo wspaniałej, cudownej pracy. Dziękuję wam wszystkim wolontariuszom i ludzi po prostu lekko zwariowane na tym punkcie, że się wam chce to zorganizować. Jest taka wspaniała impreza. Dziękuję. Również dziękuję wszystkim społecznikom z naszej miejscowości. Wspaniała praca od wielu, wielu lat. Już 35. Kros Świętojański. Trzeba to kontynuować dalej, tak żeby to trwało dalej. Nie? A za 5 lat z panem burmistrzem obiecujemy, że polecimy. Tak, na 100 metrów. Tak.